Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Videotesty.pl. Jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na recenzję płyty głównej. Słuchajcie, płyty głównej w formacie, jak widzicie, Micro ATX od Asusa Vanguard B85. Konstrukcja kierowana dla osób wymagających, ale nie tych najbardziej wymagających. Dlaczego, co i jak? Zapraszam na test praktyczny. Przyjrzyjmy się teraz samej płycie. Przede wszystkim mamy tutaj czterofazową sekcję zasilania, której MOSFETy chłodzone są dwoma radiatorami, dosyć małymi i instalowanymi niestety, ale na plastikowe kołki, a nie na przykład na śruby. Cztery sloty na kosi pamięci z obsługą DDR3 do 32 GB, taktowany maksymalnie 1600 MHz, no chyba, że się pobawimy w mały OC. Vanguard B85 jest płytą w formacie Micro ATX i posiada też cztery sloty na karty rozszerzeń. Jest to jedno złącze PCI Express razy 16, w standardzie oczywiście 3.0, PCI Express razy 1, stare PCI, moim zdaniem to jest naprawdę duża zaleta, zwłaszcza jeżeli na przykład korzystacie z osobnych kart dźwiękowych jeszcze z tego typu podłączeniem. I drugie złącze PCI Express, ale fizycznie razy 8, nie razy 16. Ta płyta główna wspiera tutaj oficjalnie technologię AMD Crossfire, natomiast jeżeli chcecie próbować połączyć te karty w konfiguracji SLI, musicie tutaj szukać rozwiązań alternatywnych, bo wsparcia oficjalnego płyta nie posiada. Portów SATA mamy tutaj 6 sztuk, te brązowe w standardzie 6 gigabitów na sekundę, natomiast te dwa czarne to porty troszeczkę wolniejsze w standardzie 3 gigabity na sekundę. Obok podpięcia 24-pinowego mamy również podpięcie wewnętrzne do portów USB w standardzie 3.0. Płyta Asusa Vanguard B85 to konstrukcja, która tutaj, jeżeli chodzi o Asusa, klasowana jest w tym standardzie TUF, czyli mamy te komponenty o zwiększonej odporności, m.in. chociażby na wyładowania elektrostatyczne. To jest po prostu płyta, której podzespoły śmiało można zaklasyfikować jako wyższej klasy. Co do wyposażenia w porty wejść-wyjść na panelu tylnym, ja tutaj naprawdę nie mam żadnych uwag. Moim zdaniem ta płyta zasługuje nawet na bardzo dużą pochwałę właśnie z uwagi na ten fakt. Zacznę może od tego, że mamy tutaj również port combo PS2, który pozwoli nam na podłączenie myszki lub klawiatury jeszcze w starym standardzie PS2, jeżeli takimi dysponujemy. Poniżej dwa porty USB w standardzie 2.0. Idziemy sobie niżej. Tutaj mamy aż 4 wyjścia wideo. DisplayPort, HDMI pełnowymiarowe, DSAP oraz DVI poniżej, 4 porty USB, te niebieskie, czyli oczywiście w standardzie USB 3.0, powyżej karta sieciowa z gigabitowa i wyjścia audio analogowe. To jedynie w zasadzie, czego tutaj brakuje, to wyjścia audio optycznego. Za dekodowanie dźwięku odpowiada tutaj kodek Realtek LC887, ale niestety trudno nazwać go kodekiem z wyższej półki. Ta płyta niestety ale nie posiada tutaj żadnych przycisków ułatwiających OC, tym bardziej próżno szukać punktów sprzętowego pomiaru napięć. Nie ma również czytnika wyświetlacza kodów POST, natomiast na płycie głównej są rozmieszczone diody, które sygnalizują nam pracę i poprawność butowania całej jednostki, takie jak na przykład te, które widzicie od procesora. Wi-Fi BIOS płyty Vanguard B85 posiada dwa tryby. Prosty, który teraz widzicie. Nie przejmujcie się, że nie jest coś może dokładnie widoczne, bo screeny oczywiście zobaczycie na naszym portalu, który umożliwia nam tutaj prostą konfigurację i wybranie trzech profili. Power Saving, który oczywiście wiąże się również z niższą wydajnością zestawu, ukierunkowany przede wszystkim na oszczędzanie energii. Tryb normalny oraz Asus Optimal, który jest bardziej ukierunkowany w stronę wyższej wydajności. Możemy oczywiście również przejść bez problemu do trybu bardziej zaawansowanego i choć jest to płyta, oczywiście z chipsetem Intel B85, również mamy tutaj możliwość OC. Zacznę jednak od pierwszej zakładki, czyli My Favorite. To już widzieliście niejednokrotnie na płytach Asusa z uwagi na konstrukcję samego UEFI BIOS, jak i na ilość opcji nawet w chipsetach tych tańszych, właśnie B85, a nie jak topowych Z85. Mamy możliwość dodania najpotrzebniejszych opcji do pierwszego okna, żeby potem nie podróżować po całym UEFI. Standardowe zakładki informujące nas m.in. o dacie, godzinie, taktowaniu pamięci, jak i samego procesora nie różnią się w zasadzie niczym od płyt tych z wyższej półki. To, co nas najbardziej interesuje, to oczywiście AI Tweaker. Tutaj mamy możliwość przetaktowania naszego procesora.
Moi drodzy, jeżeli chodzi o pamięci, tutaj są zainstalowane pamięci taktowane zegarem 1333 MHz, natomiast oczywiście konstrukcja umożliwia nam bez problemu podkręcenie tych pamięci nawet tutaj z 1600 MHz wyżej. Producent oczywiście tutaj wspiera dowolnie te pamięci do 1600 MHz. Zobaczmy dalej, schodzimy sobie niżej. To może Was zainteresować, Digic plus VRM. Mamy tutaj taką cyfrową sekcję zasilania, natomiast no, ja powiem szczerze, że nie przywiązuję do tego dużej uwagi, bo dla mnie tak naprawdę liczy się ta fizyczna sekcja zasilania, którą mamy na płycie głównej, a tutaj mamy sekcję czterofazową. No, oczywiście do podkręcenia procesora jest to ilość wystarczająca do tego, aby wycisnąć z niego maksimum na chłodzeniu powietrznym. Mamy oczywiście możliwości zmiany podstawowych parametrów, między innymi możliwość zmiany napięcia procesora, jak i również jego mnożnika. Chociaż jest to oczywiście chipset tutaj z B85. W tej chwili w tle widzicie tutaj odpalony program Cinebench w wersji tej 15. Procesor jest po OC i sprawdzimy sobie wydajność tej jednostki właśnie tutaj w tym syntetyku. Procesor podkręcony jest do 4-3 GHz przy napięciu 1250 V. Teraz już dobiegł końca, żebyście lepiej tutaj widzieli. Wziąłem sobie kamerę w rękę, zobaczcie, to jest ten najświeższy wynik, cały czas jeszcze podświetlony. I tutaj no, zwróćcie uwagę na to, że nie pokazuje tego ustawionego taktowania. To jest taktowanie tutaj w pełni stabilne i jeżeli chodzi o temperatury i oczywiście napięcia tego procesora. Wynik na stoku to 785 punktów, natomiast po OC 852, ten wyższy, który widzicie, gdzie też pokazuje, że to jest 3,5 GHz, ja go tutaj uzyskałem, ale na podkręconym do 4 GHz procesorze. Z tym, że już napięcie musiało być dużo większe, no i temperatury były na tyle wysokie, że na przykład nie przechodził w prime. Ok, to sobie na razie zminimalizuję, bo ja sobie zrobię z tego screena, a tymczasem jeszcze dla porównania, ile zyskuje tutaj platforma, odpalimy sobie 3D Mark i sprawdzimy wydajność, a Was zapraszam już na podsumowanie. Jesteśmy już w zasadzie po testach tej płyty i mogę kilka słów na jej temat powiedzieć. Przede wszystkim zacznę od tego, że płyta zrobiła na mnie naprawdę dobre wrażenie. Zacznę od ceny, ponieważ ta tutaj no, będzie nieodzownym czynnikiem oceny całej konstrukcji. Tą płytę kupicie już za około 350 zł. To nie jest moim zdaniem kwota wygórowana, jak za płyty jak najbardziej z wyższej półki, ale nie tej najwyższej. Co do obsługi procesorów, to oczywiście tutaj jak najbardziej mam pełną obsługę wszystkich procesorów Intel Haswell i możemy również pobawić się tutaj w OC, mimo że tutaj oczywiście chipset B85 Intela. Ta płyta posiada bardzo dobre wyposażenie, jeżeli chodzi o porty wejść-wyjść. To, o czym wspominałem, jedyne czego mi tutaj brakuje, to wyjścia optycznego audio. Co do wyposażenia w porty SATA, te moim zdaniem jest wystarczające, natomiast szkoda, że te dwa dodatkowe porty w standardzie 6 gigabitów na sekundę też nie są umieszczone względem płyty głównej horyzontalnie. Moi drodzy, ta płyta pozwoli Wam, jak już wspomniałem, również na OC procesora. Na chłodzeniu powietrznym jesteście w stanie dojść do granic możliwości Waszych jednostek, mimo że sekcja zasilania jest tutaj tylko czterofazowa. Co do wsparcia dla technologii Crossfire, tutaj jak najbardziej takie wsparcie jest, natomiast jedna uwaga, moim zdaniem bardzo ważna. Zwróćcie uwagę, że drugi slot PCI Express, który pozwoli nam na podłączenie karty, to jest port, który jest najniżej. Poniżej mamy wejścia i tutaj mamy na przykład wejścia chociażby USB. Jeżeli zainstalujemy sobie kolejną kartę graficzną, drugą kartę graficzną, taką, która ma chłodzenie przynajmniej na dwa sloty, no to automatycznie te wszystkie porty są praktycznie w całości zasłonięte. Jeżeli to będzie dłuższa jednostka, tutaj dochodzimy nawet na pierwszy slot USB, a to już może być problem. Tym bardziej problemem może być, jeżeli to będzie naprawdę długa konstrukcja i będzie nam nachodziła na podłączenie panelu wejść-wyjść. Jest to element, który trzeba zaznaczyć. Co do pamięci, do 32 GB, 4 sloty, ilość wystarczająca. Szkoda tylko, że mam tutaj obsługę tylko pamięci taktowanych domyślnie do 1600 MHz. Natomiast jak widzieliście, BIOS płyty głównej pozwoli nam tutaj przynajmniej teoretycznie na obsługę również pamięci szybszych. Natomiast tutaj takim po OC. Moi drodzy, ta płyta jest jak najbardziej warta uwagi.
Nie jest to płyta dla najbardziej wymagających, o tym również wspominałem. Nie ma tutaj przycisków, które ułatwiałyby ocenę, nie ma również wyświetlacza kodów POST. Coś za coś, bo cena też jest dosyć atrakcyjna, jak na konstrukcję z wyższej półki. Natomiast dla takich oczywiście Asus przygotował płyty przede wszystkim te sygnowane logo ROG. I właśnie zwolennicy OCM moim zdaniem ku tamtym płytom powinni się skłaniać. Jaka ocena tej płyty? Myślę, że zasłużone 5 gwiazdek, ponieważ minusów tutaj naprawdę ciężko szukać, a te, które znalazły, to w zasadzie raczej czepialstwo niż takie znaczące minusy. Słuchajcie, to jest na tyle tej recenzji. Ja dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was do dyskusji również na naszym forum technologicznym, do komentowania, do łapkowania, a jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej o tej płycie, to oczywiście zapraszam Was na nasz portal, a link tradycyjnie w opisie. To jest na tyle. Do zobaczenia w następnych filmach.